Anda jest autorem bardzo różnych książek. Ona, oczywiście jej główna działalność intelektualna to jest sztuka współczesna i publikacje dotyczące katalogów i wystaw, które ona organizuje. I to jest jak gdyby ten taki, można powiedzieć, intelektualny top naszych działań. Ale ona jest również pisarzem w takim znaczeniu fabularnym. Napisała powieść biograficzną, która miała ogromny sukces i rzeczywiście odkryła również, jeżeli chodzi, to jest niezwykle ważne w twórczości, żeby w pewnym sensie posunąć do przodu możliwości danego medium, które się używa. I Anda zarówno w tej książce, jak i w poprzedniej, jak i w tych swoich biograficznych, ona w pewnym sensie rozszerza refleksję i możliwości literatury. Anda ogromnie nie lubi, jak się ją komplementuje. Także ja tutaj będę miała parę razy problem i być może będę również przywołana do porządku. I oprócz tych dwóch grup, czyli takie intelektualne teksty dotyczące sztuki współczesnej plus biografia. Faktem jest, żeby mieć taką biografię, trzeba naprawdę dużo przecierpieć i dużo przepłakać i Anda tutaj zapłaciła za ten sukces literacki w pewnym sensie krzywdą swojego życia, ale oprócz tego mamy dwie książki, które są dziennikami. Tutaj już pojawia się kompletnie inna literatura. To jest coś takiego jak takie punktowe nakłuwanie dnia, punktowe nakłuwanie pewnych sytuacji. Tutaj robią się zapisy bardzo szybkie, które nie mają rozszerzeń, zostawiają mnóstwo miejsca do takich własnych rozmyślań i interpretacji. Ta książka, czyli ta, nie wygląda, żeby była duża. Natomiast w momencie, kiedy zaczęłam tak się zastanawiać, jakie ona problemy rozważa, i ja cię potem przepytam z tych wszystkich problemów, dobrze? Na razie je tylko wymienię, żeby pokazać zakres jej różnorodności. I tutaj mam właśnie taką wyjątkową przewagę nad pewnymi sytuacjami promocyjnymi, ponieważ bardzo trudno jest naprawdę stworzyć pewien rodzaj takiego pożądania na posiadanie książki. Natomiast jak się przeczyta te tematy, to generalnie trudno będzie wyjść stąd, żeby nie mieć tej książki. A będziesz podpisywać później niezależnie od wszystkiego, tak? Okej, dobrze, to jest dodatkowa informacja. Nad tym, żeby pożądanie posiadania się wzmogło. Tytuł tej książki to jest lista. Książka dotyczy roku 2005. Chodzi oczywiście o tą jedną z największych obrzydliwości, które dokonano jako eksperyment na społeczeństwie polskim, czyli lista Wildsteina, kiedy mnóstwo ludzi zostało wpędzonych w pewne poczucie takiego zaszczucia, kiedy wielu przyjaciół nagle zaczęło patrzeć na swoich przyjaciół przez te głupie posądzenia, które się tam pojawiły, w sposób jak gdyby taki niechętny i wrogi. To było jeden z największych obrzydliwości takich intelektualno-politycznych, jakie się pojawiły w Polsce. Lista Wildsteina. I ona jest tutaj w pewnym sensie taką ramowym tematem tej książki. Od niej się książka zaczyna i nią się kończy. Kończy się oczywiście tym, że zostałaś oczyszczona. Natomiast na początku pojawiasz się na tej liście. Ponieważ Anda należy do osób, które niełatwo jest zaszczuć takim czymś jak głupawka Wildsteina. Więc ona oczywiście nie przejęła się tym do tego stopnia jak wiele, wiele innych osób. Niemniej oczywiście podjęła akcję. Tam mi się bardzo podobał jeden moment, jak ktoś powiedział, że się jeszcze nie wpisał na tą listę, tak? A jakaś lista jest? Piotr Cywiński, który był moim kolegą w pracy wówczas, w tamtym okresie, dzisiejszy dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau, który sobie tak zażartował wewnętrznej sieci u nas w Instytucie Mickiewicza, bo ja wtedy tam pracowałam. Jeszcze się na tę listę nie wpisałam. I to jest pierwszy temat, który właściwie stanowi taki rodzaj tematu ramowego. Początek, koniec.
Drugi temat, który mnie jest bardzo bliski, ponieważ byłam zaangażowana w niego od samego początku, to jest przygotowanie do powołania Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. To się też rozpoczęło 2005 rok, prawda? W 2005 roku Waldemar Dąbrowski podpisał decyzję o utworzeniu w Warszawie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. I tutaj mam, jeszcze do tego wrócimy, ale to jest takie pytanie na bieżąco. Napisałeś, że Opałka obiecał, że da dzieło do kolekcji tego muzeum, dał? On je obiecał mnie, a ja nie zostałam dyrektorką tego muzeum. A, czyli nie dał. Kolejny temat, bardzo ciekawy, ponieważ Anda miała to wyróżnienie, jedno z największych wyróżnień, jeżeli chodzi o kuratorów polskich i instytucje polskie, że dostała szansę zrobienia ogromnej wystawy dotyczącej relacji kulturowej Polski i Niemiec pod tytułem Obok, która była 2011, a zaczęła się, przygotowania zaczęły się w 2005. Wystawa znaczy, Obok. Koncepcja się zaczęła wtedy. Koncepcja się zaczęła, ale również zabiegi o możliwość realizacji tego, prawda? W Niemczech. Niemcy bardzo chcieli, tylko polski minister zmienił zdanie. A potem minister się zmienił i zdanie się zmieniło. Rozumiem. To jest zawsze pewne. Następnym tematem, który też się pojawia i nabiera tutaj bardzo takich mocnych emocji, jest śmierć papieża w 2005 roku. I tutaj jest taki fragment niezwykle prowokacyjny z twoim snem o papieżu. Nie wiem, czy Monika go wybrała do przeczytania. Tak, jako rezygnację. Wybrałaś go. Tak. Rzeczywiście, sny masz niezwykłe. No, bardzo przepraszam. Chcę powiedzieć, że ostatniej nocy prześnił mi się minister Gliński. Gratuluję. To nie, był, nie, nie mógł być sen nie bardzo... Nie ma się wpływu na swoje sny. Bardzo miłosny. Nie ma się wpływu na sny. Kolejnym tematem, który się przewija i on się pojawia jak gdyby trochę na zasadzie takiej szufladki. Jak pojawiają się w kontekście tych tematów publicznych ludzie, to ty popadasz w pewien rodzaj takiego potrzeby przemyślenia tego człowieka i opowiadasz jego historię. Im bardziej zasłużył na to, żeby ta historia była ciekawa, tym bardziej jest tutaj uhonorowany. To jest następny temat. Kolejny to są intuicje polityczne. I tutaj jedna, jeżeli chodzi o współczesne, 158 strona, ale do tego jeszcze wrócę, ona rzeczywiście poraża swoją wnikliwością. Kolejny temat, który można potraktować też troszeczkę jako pewien rodzaj refleksji przy innych, to jest próba przemyślenia tego, co to znaczy tożsamość europejska. No, wybacz, ja po prostu podążam za twoją książką, ja nic nie zmyślam. Następną rzeczą, która mnie tutaj, ponieważ uważam się za pisarza, niezwykle podniecała w tej książce, to są twoje eksperymenty literackie. Wybitne. I do nich wrócę. Kolejne, i to już jest pytanie, które rozbudujemy, to jest kwestia posługiwania się przyjaciółmi i znajomymi. Bo tutaj mamy trzy typy występowania tych postaci. Pełne nazwiska, ksywki i rozszyfrujemy te ksywki, plus inicjały. W zależności od tego, jak temat pozwalał, na ile nie chciałaś kogoś urazić. Kolejna to jest prywatność, która się też tutaj w tym dzienniku pojawia. Ujawniasz pewne takie tajemnice swoich wnuków, pewne intymności. Poza tym pojawia się autoportret, pojawia się od czasu do czasu taka refleksja egzystencjalna. Mój Boże, co ja w tym wszystkim robię? Dlaczego ja tu jestem? Jaki to ma sens? I również taki wyczuwalny w pewnym sensie dylemat. Zostać, być, działać, uciec i się uwolnić.
I ten rodzaj dylematu też jest tutaj wyczuwalny. Także, proszę Państwa, jest to książka niezbyt duża, ale widać, że jest niezwykle, niezwykle pojemna. Jej kolejną zaletą jest to, że od razu się wyczuwa, że nie była to książka pisana do druku. To jest książka, która jest pewnym takim pisarskim przeżywaniem swoich doświadczeń i swoich refleksji. I tego typu książką, podobnie jak sztuce, kiedy artysta nie wie, że tworzy sztukę, to ufamy mu bardziej niż temu, który marzy o sukcesie. Tak samo tego typu książką, które jak gdyby nie są pisane z myślą o druku, ufa się bardziej. No i dobrze, i teraz zaczynamy od listy Wildsteina. Jakie było pierwsze wrażenie, jak się dowiedziałaś, kto ci to powiedział, jak to wyglądało? Nie pamiętam. Znaczy wszyscy mówili. Wszyscy mówili, gazety pisały, więc ja już myślę, że więcej jest w dzienniku na ten temat, bo to minęło ponad 14 lat od tej pory i tyle rzeczy się w moim życiu zdarzyło, że naprawdę nie pamiętam, ale sądzę, że to było tak, że najpierw była rewelacja, że Wildstein ukradł listę, a potem zaczęło się w mediach o tym mówić, a potem ktoś powiedział, że ta lista wyciekła do mediów i do internetu i że można i gdzieś, nie wiem, potem się pojawił adres internetowy i można było wygooglować sobie. To znaczy jeszcze nie wiem, czy wygooglować, ale pod tym adresem nagle wyskakiwała ta lista. To było, trwało krótko, bo ona potem znikła. Ja zresztą jej nie przeglądałam długo. I to był jakby, to się wszystko odbywało w ciągu jednego tygodnia. Pamiętam, że takie wzmożenie nastąpiło. No i tyle. Jaka była twoja reakcja, jak zobaczyłaś swoje nazwisko? Wiesz, ja, to się tam powtarza w tym dzienniku. Ja wiedziałam, co podpisywałam w życiu i wiedziałam, że nie kapowałam w związku z tym, ale niosła mnie ciekawość. Przede wszystkim chciałam do tej teczki zajrzeć, bo wiadomo było, że droga do teczki prowadzi przez papier pod tytułem, że jestem pokrzywdzona w świetle tam takiej i takiej ustawy. Aby ten papier dostać, należało złożyć wniosek. Więc tak naprawdę ciekawiła mnie zawartość moich teczek, a nie fakt, że nie kapowałam, bo wiedziałam, że nie kapowałam. Więc pojechałam do tego IPN-u, żeby zobaczyć, dotknąć tego, jak to wszystko wygląda. Myślałam o tym jako o pewnego rodzaju eksperymencie w życiu. No to jest typowe dla ciebie. Bo mamy na sali inną ofiarę listy Wildsteina, czyli Ryszarda Krynickiego, który również, podobnie jak ty, został oczyszczony i jest w świetle tej, to się nazywa ustawa? No tak, ustawa i ona ma tam swoje numery. Pokrzywdzona. A dzisiaj, bo tutaj to jest też ważna informacja dla osób, dzisiaj pojawiła się uchwała Rady Miasta, która postanowiła stworzyć, ja tutaj mam to zapisane, bo to jest bardzo długa nazwa, program wsparcia działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych. I można się postarać o taką legitymację i jak się ją ma, to do wszystkich muzeów i galerii wchodzisz za złotówkę. Ale nie, to nie jest, ja jestem daleka od żartów. Dostałam dzisiaj także, że będziemy mieć bilety specjalne dla osób, które mają te legitymacje. Także myślę, że lista Wildsteina się kwalifikuje. Ja się nie czuję represjonowana. Ale ty się nigdy nie czułaś w życiu ofiarą. Także to jest inna rzecz. To jednak jest kwestia charakteru i osobowości. Przechodzimy do sztuki. Czy jeszcze coś chciałaś dodać o liście? Nie. Ale widzisz, ale nazwałaś książkę. No bo, czyli to jest ważna rzecz. Ja nie piszę dzienników tak jak ty codziennie, tylko napadowo. Temu zwykle towarzyszy to, że gdzieś jestem
że mieszkam sama, wtedy mieszkałam sama, byłam oddalona od Warszawy, dużo czasu spędzałam sama z sobą. Poza kotami, które wtedy bardzo ważną rolę w moim życiu odgrywały. I wtedy, no, jak się zaczyna coś wylewać, to człowiek ma potrzebę sięgnięcia do tego komputera i zanotowania. Więc wtedy zaczęłam pisać, zastanawiając się, jak to będzie wyglądało. I zakończyłam ten dziennik w momencie, w którym dostałam ten papier. No więc to nie jest tak, że i potem bardzo długo do dziennika nie pisałam. Więc, ale dopiero następny to był ten berliński chyba dopiero? Chyba tak. No nie to, jestem to, pewna. No to kilkanaście lat. No tak, bo weszłam w bardzo aktywne życie i nie miałam czasu na refleksję. Działałam. Okay. Nie, no pisałam inną książkę po prostu. Mhm. Czyli a propos aktywności, to następna rzecz to jest powołanie, a właściwie myślenie o tym, żeby powstało Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Twoja idea od lat 80. Tutaj my jesteśmy siostrami mniej 81. więcej. Tak, ponieważ mniej więcej w tym samym czasie zaczęliśmy myśleć o tym, że nasze miasta powinny mieć Muzeum Sztuki Współczesnej czy Nowoczesnej. I tutaj pojawiła się ta możliwość. I ty się pojawiłaś od razu i zaprosiłaś mnie do rady dużej. I to był 2005 rok. To nie było tak od razu, ponieważ panujący nam wówczas minister Dąbrowski był na mnie obrażony. On jest obrażalski. I, jak to chłopcy. Tak, i on był na mnie obrażony, bo nie pamiętam z jakiego powodu, ale poczuł się dotyczony. Ja chyba skrytykowałam jego ideę tych 15 zachęt. Bo uważałam, że status tych zachęt... Tak, skrytykowałaś to i to był powód. Tak, skrytykowałam to publicznie, ponieważ ich statut nie był jasny. To znaczy nie było jasne, czy pieniądze, które wydaje minister, idą na dobro, które będzie własnością państwa lub miasta. Bo tam były takie organizacje, jakieś fundacje się prywatne. No więc miałam takie poczucie, że jak prywatna fundacja dostaje pieniądze od ministra na swoją kolekcję, a to jest nadal własność prywatna, to może niekoniecznie jest to jakby... Tak, ale tam były warunki, że w momencie, kiedy powstanie muzeum w danym mieście, to ta kolekcja no, powinna przejść, ale to się nie stało. To się tak, nie stało. Także ty miałaś rację. Ja, no wiem, że miałam rację, tak. Ale minister się obraził i jak powołał to muzeum, to... na razie najpierw na papierze, bo dopiero się kończy dziennik na tym, że naprawdę zaistniał, a początkowo była tylko deklaracja, czyli podpisanie umowy między ministrem a prezydentem miasta wówczas Lechem Kaczyńskim o współprowadzeniu, o tym, że Lech Kaczyński daje plac, a minister daje pieniądze i że w ogóle zamierzają powołać to muzeum. Więc i o tym piszę na początku, a na koniec dopiero piszę o tym, że został powołany. Konsultował, minister wytypował Tadeusza Zielniewicza. Tadeusz Zielniewicz zapraszał mnie na kawę i się ze mną prywatnie konsultował. I te konsultacje trwały ponad rok. On został mianowany tym dyrektorem dopiero rok później, po zakończeniu tego i wtedy poprosił mnie, żebym została jego wicedyrektorką i przewodniczącą rady i ja cię wtedy do tej rady zaprosiłam. Więc to był długi proces, kiedy ja podpowiadałam z drugiego rzędu, co należy zrobić, bo dla mnie było ważne nie to, czy ja będę jego dyrektorką, tylko że to muzeum w ogóle powstanie. Więc z trzeciego rzędu też bym podpowiadała. Doskonale cię rozumiem. I muzeum powstanie w 2022 roku. Tak. W każdym razie są decyzje, że no, będzie... Już się buduje. Już się buduje, także to już jest przesądzone. A teraz inna sztuka, bardzo ciekawa, ponieważ zahaczająca o politykę, o taką perwersję i grę historyczną, czyli Polska-Niemcy w kulturze. Powiedz, bo to jest... Ja nigdy cię o to nie zapytałam. Byłam na otwarciu wystawy, widziałam wystawę. Rzeczywiście niezwykle inteligentna, trudna, bardzo ciekawa, wybitny katalog.
Ale nigdy cię nie zapytałam, skąd i w którym momencie pojawił się ten pomysł. Czy to Niemcy wymyślili, czy Polacy wymyślili, czy ty im powiedziałeś. Jak to się stało? No ja tam troszkę o tym piszę w tym dzienniku, bo to był zbieg okoliczności. To znaczy, ja byłam po zrobieniu dużej wystawy Warszawa-Moskwa. To prawda. Która obejmowała stulecie relacji. Ta wystawa miała dwie odsłony. Ja się umówiłam tak z ministrem kultury Rosji i z moimi pełnymi. Ja nie chciałam tej wystawy robić, ale padło na mnie, więc kolega, który pracował nad tym, żeby w ogóle do niej doszło, czyli Piotr Nowicki, kiedy ja powiedziałam, że ja jej nie zrobię, powiedział: Anda, jeżeli ty jej nie zrobisz, to tej wystawy nie będzie. On poświęcił temu 10 lat. No więc pomyślałam, że zrobię to dla Piotra. I postawiłam jeden warunek, że ekspozycja w Warszawie będzie, że ja nie będę, że nie będzie uwag do ekspozycji w Warszawie ze strony tak zwanej rosyjskiej, a ja nie będę się wtrącać w to, jak ona została ułożona w Moskwie. W związku z tym i pod tym warunkiem... To jesteś pierwszą osobą, której się udało wynegocjować tak czysty kontrakt między Rosją a Polską. Tak, bo ja mówię po rosyjsku. Więc udało się. No i rzeczywiście zrobiłam tę wystawę tak, jak chciałam i nagle koledzy moi odkryli, że ja potrafię zrobić wystawę, która nie ogranicza się do sztuki dzisiejszej, czyli najnowszej. Ale nie tylko do sztuki, tylko nie ogranicza się wyłącznie do tego, bo jeszcze wymaga od kuratora umiejętności dyplomacji i polityki. No i dobrze, ale to nie miało znaczenia. Faktem jest, że miałam za sobą tę wystawę. Pracowałam w Instytucie Adama Mickiewicza na stanowisku dość niezależnym, ale szeregowym, czyli byłam jakąś taką jednostką. Nie wiem, nie potrafię tego określić. No byłam jakimś takim atomem wolnym w tym instytucie. Miałam asystenta, dzisiaj wybitnego kuratora Tomasza Fudale, który wtedy pisał pracę magisterską. Razem zrobiliśmy tę wystawę Warszawa-Moskwa, a kończyłam też wydawanie książki o sztuce polskiej, o której nie piszę tutaj, bo ona już była w produkcji. I zbliżał się sezon polsko-niemiecki. I z tej okazji, naprawdę to z innej okazji, ja wyprosiłam delegację do Niemiec. Tam był powód, taki właściwie pretekst, żeby porozmawiać na obszarze polsko-niemieckim i spotkanie odbywało się w Muzeum Kate Kollwitz, takim przyprószonym czasu kurzem. Jak zobaczyłam, co tam, to wszystko zorganizowała firma transportowa Hazenkamp i pomyślałam sobie, że no jeżeli tak będzie, to do widzenia. Ale ja naprawdę zabiegałam o to, żeby uświetnić pamięć Ryszarda Stanisławskiego. Absolutnie się należy. I chciałam namówić dyrektora Muzeum Hamburger Bahnhof, żeby się zgodził być moim partnerem, żeby dał salę, żebyśmy to wszystko razem zrobili. I to był mój cel pobytu w Berlinie. Ale przy tej okazji, no jakby próbowałam się dowiedzieć, jakie są szanse na zrobienie jakiejś wystawy polsko-niemieckiej. I kiedy to był pierwszy czy drugi wyjazd do Berlina, wpadłam do Dorit Levite-Harten, która miała za sobą wystawę ogromną w Martin Gropius Bau na temat Hebrajczyków. Nazywała się Hebrajczycy. Oto ona jest obywatelką Izraela, mieszkającą przez od wielu, wielu lat w Niemczech i ona była kuratorką tej wystawy tych Hebrajczyków. I ja ją zapytałam: Dorit, ja tam rozmawiałam z jakąś kuratorką w tym Martin Gropius i oni powiedzieli, że oni nie mają pieniędzy. A Dorit mówi, oni nie mają pieniędzy na małe projekty, ale na duże mają. Wymyśl duży projekt, to znajdą się pieniądze. I ja sobie pomyślałam, to jest ciekawy pomysł. I jak wracałam pociągiem do Warszawy, to zadzwoniła do mnie ambasador ad personam, a
I o tym piszesz? Przypomnę sobie za chwilę nazwisko, bo to jest ważna osoba, która wtedy była ambasadorką ad personam do spraw relacji polsko-niemieckich. Czyli miała, urzędowała w Warszawie, ale i ona do mnie zadzwoniła, bo ona miała taki problem, że przyjedzie Joschka Fischer i że w ogóle są interpelacje na poziomie ministerstwa w sprawie fabryki przetwórstwa zwłok von Hagensa. Bo to te preparaty on czy pokazał. Czy to sztuka, czy nie sztuka? Tak. Tak? I ona, i czy ja ją wspomogę, bo ona by chciała wytłumaczyć, że to jednak nie jest sztuka. Jak ja się pod tym podpiszę, to będzie fajnie. No więc umówiłam się z nią, przyjechałam do tego pałacyku, a napisałyśmy takie oświadczenie. Ja tam oczywiście znalazłam argumenty. I ona się rozluźniła i powiedziała, że jestem jej siostrą astralną. A potem powiedziała, no ale tak, ale co z tymi Niemcami mamy zrobić, bo ja zaraz się spotykam z Joschką Fischerem i coś musimy wpisać do protokołu uzgodnień. Czy pani nie zrobiłaby jakiejś takiej wystawy stulecia, tak jak pani Warszawę, Moskwę zrobiła? I ja usłyszałam, jak mówię. Nawet sobie czyli tego... nie przeszło przez myśl. Że z Niemcami 100 lat to za mało. Ta historia stuletnia to nam nie wyjdzie. Ale 1000 lat to jest jakaś kategoria. I to powiedziałam, ona do tego Joszki i po czym następnego dnia do mnie zadzwoniła i mówi, umówiłam panią z Waldemarem Dąbrowskim, bo to jest bardzo dobry pomysł. Ja poszłam do Waldemara Dąbrowskiego, który nadal był lekko na mnie obrażony. I dostałam list upoważniający mnie do wszystkich rozmów. Po czym pojechałam do Berlina z tym listem, już do dyrektora Marty Gropius-Bau, a nie do kuratorki i wszystko było, okazało się, że fantastycznie. Więc naprawdę droga była usłana różami, dopóki nie zmienił się minister. No a potem musiałam wrzucić ten projekt do kosza na chwilę, no ale dość długo. O. Na 2005-2009, na 4 lata. Wyjęłam go z kosza na prośbę ministra Drojewskiego. I się udało, ale nie do końca, dlatego że była fantastyczna wystawa w Berlinie. Natomiast był projekt i minister miał projekt, żeby przenieść tą wystawę do Polski. Muzeum Narodowe w Krakowie, Nowy Gmach miał być przeznaczony na to. Nawet Zofia Gołubiew rozmawiała ze mną, żebym ja przejęła część kolekcji i pokazała tutaj, ponieważ Anda wchodzi do Nowego Gmachu. Także to już był ten, ale niestety okazało się, że tego nie zrobiono. I to jest bardzo ogromna szkoda, zwłaszcza, że koncepcja tej wystawy. My jesteśmy obok. Niemcy to widzieli, jak wygląda ta relacja. Myśmy tego tak do końca nie widzieli. I to jest z powodów również takich skuteczności ideowej wystawy była to ogromna, ogromna strata. My tak tutaj mówimy, Moniko, ale jeżeli masz jakieś momenty takie, które są przygotowane treściowo do tego, co my mówimy, to no, bardzo proszę. Ja zaraz przejdę do papieża. Myślę, że taki przerywnik bez treściowy. Właśnie, może tak, przerywniki takie zastosujemy jakieś. Dobrze, bo następny punkt mam śmierć papieża, więc jeżeli możesz, to możesz dobrze, od tego, a możesz robić co innego. Przeczytam dwa fragmenciki. Dobrze. Śni mi się, że urodziłam 4 dziewczynki. Bez wysiłku, bez bólu. Każda inna, wszystkie malutkie. Trzymam je w różnych szufladkach. Wyjmuję w celu zademonstrowania znajomym. Ogólnie jest bardzo fajnie, tylko męczy świadomość, że trzeba karmić. Karmienia sen nie pokazuje. Miller tryka mnie nachalnie w nos. Romek całym ciężarem zwala się na brzuch. Nacisk na pęcherz kategorycznie niweluje możliwość powrotu do urodzonych przed chwilą dziewczynek. Która to godzina? Ore, ty już się spóźniłam. Co oni sobie o mnie pomyślą? Koty, won do ogrodu. Może jednak zdążę. Z kwadransem akademickim. Kwadrans akademicki, kto to wymyślił? A chcecie państwo kolekcję dla papieża? Będzie w Watykanie, to wielka odpowiedzialność. Dziękuję za zaufanie, to poważny projekt. Ale z tym nazwiskiem chyba nie powinnam się w to angażować. Będą kłopoty z ligą. Po co?
Ach, bierze pan na siebie moje nazwisko. Dziękuję, nie wiem, czy to pomoże. Tak, pracuję z zespołem. Tak, to bardzo dobrzy fachowcy, moi koledzy. Tak, lubimy się. Czyli mam upoważnienie do odbycia rozmów. Zobaczymy, co się da zrobić. Dzwoni Pstyna. Cześć, Pstyna, chcesz mnie przeprosić? No już przestań, tyle już się naprzepraszałem. A co, kurwa, zrobiłem coś złego? Przywiozłem ci prezent, to nie chciałaś. Pstyna, nie chcę prezentów. Zabrałeś rzeźbę z fundacji, oddaj fundacji. Kto daje i odbiera, ten się w piekle poniewiera. A mnie fundacja gówno obchodzi, z fundacją się nie przyjaźnię. Przyjdziesz na mój wykład? Nie zamierzałam. Przyjdź, zobaczysz, zupełnie inaczej będzie niż zwykle. Ach, jesteś wstręciuch, ale mam do ciebie słabość. A ja mam 4 teczki. Ja mam 2. Skąd się tyle tego nazbierało? Pamiętam, raz była rewizja u mamy w piwnicy. Nic nie zabrali, bo nic takiego nie było. Ale chamy otworzyli grzybki i ogóreczki. Wyobrażasz sobie? Ogóreczki. Mama nawet nie wiedziała, ale odkryła otwarte słoiki i wtedy dozorczyni jej się przyznała, że wpuściła panów do piwnicy. Co mam teraz z tym zrobić? Przyjdę na wykład. I tu jest ten fragmencik o tym śnie, co Masza chce. Ale czekaj, to wiesz co, to jest, możesz sekundkę? Mogę. Dobrze, dlatego że ja tutaj weszliśmy w inny punkt. Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać mnie? Tak, fenomenalnie cię słychać. Dobrze. Weszliśmy w tą pseudonimy. Czyli Pstyna, czyli Krzysztof M. Bednarski, artysta, który miał tutaj wielką wystawę w Mosaku. Nasz przyjaciel, męczący momentami, to prawda. Wybitny rzeźbiarz. Jaką rzeźbę zabrał i o co tam chodziło? To była twoja fundacja, prawda? No, fundacja, którą prowadziłam, nie zupełnie moja. Ale no, tak się złożyło, że on w przypływie dobroci dał nam tej fundacji rzeźbę. To znaczy był to Marks stojący na takim bardzo ładnym, to znaczy taka kompozycja. I on ją ode mnie wypożyczył na wystawę i nigdy nie oddał. No więc... Też miałam ten przypadek. Tak, no tacy są artyści. No i ja dlatego domagałam się tego zwrotu, bo to było własność nie moja, tylko fundacja. Ja ją trzymałam w domu, bo ta fundacja nie bardzo miała miejsce, ale to nie znaczy, że to była moja rzeźba. Tylko to była rzeźba fundacji, ja bardzo dokładnie to rozróżniałam. I stąd była ta rozmowa. A skąd Pstyna? Pstyna to jest prawdziwa ksywa Krzysztofa, którą zna bardzo wąskie grono. Ale w niektórych kręgach my właśnie w ten sposób o nim mówimy. I tego ja nie zamknęłam pod pseudonimem wtórnie, tylko od razu tak napisałam. To było tak odruchowo. A to znaczy mała rybka, tak? No widocznie tak, on mi to potem wyjaśnił. Aha. Teraz sen. No i proszę. Wszechobecny papież pojawił się w moim śnie. Mógł jeszcze wtedy nie być papieżem. W każdym razie nie nosił żadnych insygniów. Ale istniała jakaś wewnętrzna wiedza na ten temat. Nie był na placu, nie był w kościele, nie był wśród tłumu ludzi. Był ze mną. Przytulił mnie do siebie, aż wstyd powiedzieć, bez seksu. Po prostu był blisko. W ubraniu chyba, ja też w ubraniu. Było mi bardzo dobrze. Co też potrafi się człowiekowi przyśnić? Mogę jeszcze jakiś fragment teraz? Poczta. Nie ma kolejki. I wolne okienko. A, pani ma przerwę. No tak, oczywiście, kiedyś pani musi zjeść. A koleżanki? A, jest niepełne zatrudnienie. Co oni robią tak długo przy okienkach? O Boże, ile on ma listów. Będzie teraz naklejał te wszystkie znaczki? Ta pani też? Korespondencja polecona. Ludzie, nie wysyłajcie mi poleconych, wrzućcie do skrzynki. Żadnych poleconych i tak nie będę odbierać. Poczta nie jest dla mnie przyjaznym miejscem. Co oni mi tu przysłali? Pit?
że nie wycofałam wkładu na dom, w którym mieszkam? Dowód na brak dochodów? A jeśli bym wycofała, wtedy już to jest dochód? Już raz opodatkowane pieniądze staną się dziś moim dochodem do powtórnego opodatkowania. A jaka szkoda, że nie prowadzę działalności gospodarczej. Mogłabym wykazywać same straty, jak wszyscy biznesmeni. No nie mówiłam, że luty jest niedobry. Proszę bardzo. Otwarty garaż zaprasza do domu. Panowie złodzieje, czy nie chcecie ukraść reszty mojego dobytku? Mam jeszcze laptop z całym dobytkiem, dorobkiem, dużo książek, kilka obrazów. Prawda, obrazy mało cenne, same współczesne. Żadnego Kossaka, żadnego wierusza. Książki też mało chodliwe. Ale jest aparat cyfrowy. Trochę zepsuty, bo spadł kajce na podłogę w łazience, ale zawsze. Wszystko przez lenistwo. Potrzeba komfortu. Fotokomórka. Pilot łatwiej zamyka i otwiera, i zamyka, i otwiera. W pośpiechu można kliknąć dwa razy. Zamyka i zaraz otwiera. Ślady na śniegu. To już koniec. Kocurki, nikt was nie chciał. I niczego innego tym razem. A telewizja donosi, że w Berlinie pobrano organy zakażone wścieklizną. Na szczęście nie u nas. U nas z pobieraniem organów nie tak łatwo, bo pielęgniarki głodują i huzia na Biedronkę. Naprawdę trzeba wreszcie to ukrócić. Cała Polska pracuje zgodnie z prawami pracowniczymi, a w Biedronce taki skandal. Miller, przestań drapać w szybę. Wyjaśniając, Miller to jest kot, a Kajka to jest wnuczka. Nie, Kajka to jest synowa. Synowa, tak, tak. A Miller kot, tak. Pierwsza synowa. Dlaczego tam śmierć papieża się pojawia parę razy? No bo umarł wtedy. W moim dzienniku się nie pojawiło. No wiesz, co mogę na to poradzić? Intuicje polityczne. Oczywiście mieszkając w Warszawie, pracując na tym poziomie, że tak powiem, międzynarodowej sytuacji artystycznej, masz dużo więcej do czynienia z polityką niż ja mam, czy my tutaj mamy nie, w Krakowie. Nie, mam już teraz. Ale moim zdaniem, wiesz, tam intuicja, czy mądrość intuicji nie znika. Więc trochę jest wyuczona. I to jest bardzo taki ciekawy, bardzo delikatny taki sygnał twój, który jest oczywiście oparty wyłącznie na pewnego rodzaju wyczuciu. Wybacz, Moniko, ja to przeczytam. Przeczytaj. Bo ten oczywiście wypadnie to znacznie gorzej. W wiadomościach natomiast okazały reportaż z przekazania pliku papierów do Muzeum Powstania Warszawskiego. To jest 19 kwietnia. 19 kwietnia. To jest ważne. Z rąk wiceministra spraw zagranicznych na ręce pana prezydenta. Na razie Warszawy. To na razie tutaj. Bo to oczywiście dotyczy Lecha Kaczyńskiego. Skąd ci się wzięło to na razie? No bo wiedziałam, że chcę być prezydentem RP. Nie wiem, No tak czułam, że ambicje jego sięgają dalej. A trend był taki, przepraszam za wyraz, że to się może zdarzyć. To się może zdarzyć. I tutaj oczywiście dalsza kontynuacja dotycząca daty, czyli 19 kwietnia, początek powstania w getcie, rocznica powstania w getcie. I tutaj jest ten, nie mogli poczekać z przekazaniem tych papierów, musieli nałożyć jedno powstanie na drugie. Następnej tej, ale tutaj ja nie będę już czytała niczego, tylko przepytam ciebie na, że tak powiem, refleksyjność aktualną, nie tą z 2005 roku, czyli tożsamość europejska. Co myślisz o tym teraz? Bo tutaj oczywiście jest kilka takich uwag w twoim stylu, ponieważ twoje uwagi są zawsze tak wyrażane, że nigdy nie konkludujesz ostatecznie, nie wyrażasz sądów zamkniętych, tylko podpowiadasz je pytaniami. Czyli bardziej pewne rzeczy sugerujesz, żeby ktoś pomyślał, co ty myślisz, niż komuś to narzucasz.
Spróbuj nam narzucić teraz coś. No nie, bo ja mam wiele rzeczy niedomyślanych do końca. A ta Europa pojawiła się, bo zostałam zaproszona do Paryża na bardzo ekskluzywne zgromadzenie, gdzie były wykłady myślicieli, największych myślicieli europejskich na temat tego, czym jest Europa. Ja to relacjonuję, słuchając tych wypowiedzi. Najciekawszy kawałek to był w wykonaniu jednak reżysera Żuławskiego, który zerwał to posiedzenie, zrobił performance. Po prostu wdarł się na mównicę i no, powiedziałabym, zachował się niegrzecznie, co było dużą, dużą ulgą. No, niemniej ściągnęli go z tej mównicy i to szło dalej. No i te definicje Europy, które się pojawiały z ust naprawdę wybitnych myślicieli, ja je tak notowałam a to było zaraz po tym, jak myśmy weszli do Unii. No i dość bezrefleksyjnie, znaczy krytycznie, bo każda definicja była dla mnie niewystarczająca i jakby mijająca się z istotą rzeczy. Istota rzeczy była, ja się nie starałam zdefiniować tego, czym jest Europa, ale jak wiemy, z zachodniego punktu widzenia Europa, nie wiem czy państwo wiecie, kończy się na Łabie. Czyli na granicy Cesarstwa Rzymskiego. Oni, jakby nie chciało im się tej Łaby przekraczać i pójść dalej na wschód. Chyba nie widzieli tam wielkiego interesu, Rzymianie. I umownie na tym się kończy granica i tak myśli cała zachodnia Europa. Żebyśmy, nie wiem co chcieli zrobić. Myśmy zostali oderwani od wschodu, jeśli mogę taki krótki wykład, przez Mieszka I, który był wybitnym politykiem i uznał, że jemu się bardziej kalkuluje związać z Europą, umownie mówiąc, łacińską, niż prawosławną. I dlatego przyjął drugi chrzest, bo Polska już była ochrzczona tylko w cyrylometodiańskim obrządku i stąd te trudne do wyjaśnienia przez moich profesorów w historii sztuki obecność krypty świętego Leonarda na Wawelu, która jest wcześniejsza niż chrzest Polski. No więc tego nas nie uczono, że mnie nie uczono na studiach i w trakcie moich kursów uniwersyteckich, że już byliśmy raz ochrzczeni, tylko nie tak jak należało i teraz drugi raz jesteśmy ochrzczeni tak jak należy. Krótko mówiąc, Maria Janion napisała na ten temat fantastyczną książkę, która się nazywa Nadzwyczajna Słowiańszczyzna, czy coś w tym rodzaju. Tak. Zostaliśmy oderwani od Słowiańszczyzny i byliśmy przyszyci do Zachodu, ale tak jedną nogą. Bo mamy pojawiły się te tematy sarmackie, zajęliśmy te połacie ogromne na wschodzie, ta nasza zielona Ukraina, prawda? Więc z jednej strony my tak jesteśmy w tym łacińskim świecie, ale z drugiej pociąga nas ten sarmatyzm, te stepy, to Morze Czarne. Więc tak samo siebie poniekąd postrzegamy, mówiąc, że jesteśmy w Europie, jak nas postrzegają. Nie jesteśmy do końca Europejczykami. Więc ja mogłam tylko próbować pomyśleć o tym, w jakim stopniu my, Polacy, jesteśmy Europejczykami. Ale to by trzeba naprawdę być specjalistą i to badać. Ja uważam, że jesteśmy Europejczykami, a młodymi. To znaczy nasz dorobek, taki samodzielny, bo posiłkowaliśmy się przez ten 1000 lat importami artystycznymi, intelektualnymi, wszelkimi, naukowymi i na tych importach wyrośliśmy, jak sama napisałaś w tej książce, która zaraz wyjdzie, naprawdę pierwszym malarzem autentycznym polskim był Michałowski, a to było w połowie XIX wieku. Pierwszym malarzem, który był takim artystą w rozumieniu. Tak, pierwszym polskim naprawdę prawdziwym artystą, a przedtem byli Włosi, Francuzi. Albo naśladowcy. No tak.
Więc no cóż, ja bym nie chciała, żeby to spotkanie było poświęcone koncepcji Europy, bo z każdego punktu Europy inaczej się ją widzi. I to wiesz, ja często bywam teraz w Portugalii i z tamtej perspektywy Europa wygląda kompletnie inaczej. A jakbyś pojechała na południe z Malty na przykład, to zupełnie inne spojrzenie, więc ja nie mówiła o tym, że Europa jest jakąś jedną całością. Szczególnie dzisiaj, kiedy wszystkie małe narody chcą się usamodzielnić i stworzyć osobne państwa. Bo jak państwo wiecie, mamy rozróbę w Katalonii, a właściwie w Barcelonie. Czyli nie rozwijamy tego tematu. Nie, no wiesz, to... Ale znaczy, ja uważam, że tak podsumowując, że to nasze takie... stanie między dwoma światami, czyli tym taką pewną duchowością i symbolicznością Azji i tą taką pragmatycznością intelektualną zachodniej Europy jest pewną korzyścią. Wiesz, ja napisałam jak każde napięcie. Napisałam taki esej na ten temat, dość długi, ale on nie jest w tym dzienniku, tylko jest w innym, ukaże się w innym zbiorze. Tutaj w tym dzienniku nie ma żadnej rzeczy, która mogła być traktowana jako esej. Nie. Przechodzimy do eksperymentów. Właśnie takie, jakie się tutaj pojawiają. Ponieważ ty masz tutaj dwie formy dialogu. Monika przeczytała jedną, tą drugą właśnie. Jedna to jest taka klasyczna forma dialogu, to znaczy mamy osobne linijki, jest wyznaczony początek tego, co mówi jedna osoba, początek tego, co mówi druga. Każdy ma swoją wypowiedź i to jest taka wymiana, rozmowa. Po czym, i tutaj jest moim zdaniem bardzo to wybitnie zrobione, pewien rodzaj takiej kondensacji dialogu. Że ty zapisujesz to ciągłym tekstem, niektórych wypowiedzi nie ma, ale one się pojawiają jak gdyby w odpowiedzi. Pewne pytania pojawiają się w twoich, i ich energia się pojawia w twoich odpowiedziach. To jest niezwykle szybkie, bardzo wartkie, bardzo takie, to ty tego nie możesz wiedzieć. Bo to nie jest, tego jak gdyby artysta nie wyczuwa takich rzeczy, czy twórca. Nie, dajmy spokój artystom w literaturze. Pisarz nie wyczuwa tego do końca. To jest po prostu pewien rodzaj niezwykle spójnej myśli, spójnego przekazu, który na dodatek ma w sobie to, że ma przekaz emocjonalny w tym zapisie. To znaczy słychać również pewną energię, pewne uczucia tych ludzi, którzy z tobą tam rozmawiają. Takich fragmentów jest kilka. One są niezwykle intensywne, bardzo szybkie, dlatego ta książka też może być tak krótka, że ona po prostu ma takie momenty, takie piguły przekazu, gdzie nic się nie traci, a nie ma za dużo słów. Zawsze mnie fascynuje w literaturze to, że ktoś potrafi nie stracić niczego z intensywności i takiej wielości poziomów przekazu, a zrobić to w małej ilości słów. Dobrze, ale to już, ja cię nie chwalę, ja tylko opisuję. Monika, tak. Przeczytam taki fragment, który mnie wzruszył. Zaraz, gdzie to jest? Aha. Wszystko odwołane, wszystko zamiera. Ulga, że mogę nie jechać do Gdańska i do Moskwy. Przepraszam, ale wyłoniły się inne okoliczności. Życzę owocnych obrad. Na chwilę nie muszę uczestniczyć w codziennym kontredansie. Na chwilę mogę się wyłączyć, zwolnić tempo, jechać 60 na godzinę wśród innych, którzy też przestali się spieszyć i zaczęli ustępować pierwszeństwa. Patrzeć na związki tulipanów i nabrzmiewające pąki na drzewach w moim ogrodzie. Jechać z kotem do lekarza, żeby mu wyleczył skaleczenie dowodzące jego wzmożonej wiosennej waleczności. Mogę wejść do kościoła. Wolę pusty, o co trudno w tych dniach. Wolę ciszę, jak w dniu kremacji mamy w Poznaniu. Termin wyznaczono na samo południe. Usługi krematoryjne świadczyła Akademia Medyczna w Poznaniu. Nie zdążyli. Wyszła pani z wyrazami ubolewania, że niestety jest małe spóźnienie. Kremacja nastąpi około godziny 17.
Jestem u kresu sił. Potrzebuję oparcia. Próbuję na chwilę pozostać w kojących objęciach przyjaciela. Nie jesteśmy sami. Obecny jest też drugi przyjaciel, bardzo oddany. To krępuje. Mój odruch jest zatrzymany w pół drogi. Zbytnia bliskość może zdradzić prawdziwą naturę naszych relacji. Pozostaję w tym półdystansie wyznaczonym przez długość ramion człowieka, u którego szukałam oparcia. Jest mi zimno. Drugi przyjaciel zaprasza do domu na herbatę. Siedzimy w saloniku. Żona przyjaciela zamyka się w drugim pokoju. Jest rozżalona, że nie została zaproszona na nabożeństwo do cerkwi w Legnicy. Trzeba zapraszać na nabożeństwo żałobne? Herbata nie rozgrzewa, wódka nie daje się przełknąć. Minuty są z ołowiu. Wciąż strasznie dużo czasu do chwili, kiedy ciało mamy zamieni się w popiół. Pokój żony nadal demonstracyjnie zamknięty. Panuje skrępowanie, milczenie. Pragnę założyć czapkę niewidkę i schować się w mysiej dziurze. Wychodzimy z niegościnnego domu, jedziemy we trójkę do oranżerii. Tam powinno być ciepło. I chyba jest. Egzotyczne rośliny kwitną, chociaż to dopiero marzec. Krążymy wśród łacińskich nazw. Monstera deliciosa. Chcę wyjść. Jest duszno, ale moje palce nadal są lodowate. I nadal za dużo czasu. Trafiamy na kościół, cicho i pusto. Wreszcie mogę przycupnąć, zamknąć oczy, poszukać słów, może modlitwy, może wyznania, którego mama nigdy nie usłyszała, że ją kochałam. Klęczę. Towarzyszę płomieniom, które obracają mamę w popiół, czynią lekkim i unoszą w bezkres jej ciężkie ciało, przyjmujące ze znajomych rąk kolejne uderzenia noża od 1 do 18, raz za razem, w korytarzu mieszkania przy ulicy Orzeszkowej w Legnicy. Ulatuje razem z nią. Zbudujemy most nad tym. Dzięki. Tam w pierwszym fragmencie było właśnie to, co było tutaj jak gdyby ostatnim punktem komentarza, że ty masz takie rozdarcie pomiędzy tym, żeby sprywatnić i żeby zostać w tej sferze walki publicznej. Tutaj masz to taka ulga, nie jadę, niech się sami bawią, zostaję w domu, mogę myśleć, nie muszę się spieszyć, nie muszę narzekać na innych, którzy nie potrafią docisnąć gazu, przez których się spóźniam i tak dalej, i tak dalej. Ale to cię u ciebie nie kończy. To nie jest tak, że ty naprawdę wybierzesz spokój. No co mam powiedzieć? Naprawdę. No nie wiem, no, na razie się nie udało, ale trzeba się starać. Moim zdaniem, mam nadzieję, że się nigdy nie uda. I jeszcze jeden taki już bardziej prywatny komentarz. A potem oddam Andę w Państwa ręce. Mianowicie tutaj w paru miejscach pojawiają się takie pogłębione opisy wnuków, tego jak się zachowują, w co się ubierają i tak dalej, takie bardzo, bardzo intymne. I to nie tylko w tej książce, oni się pojawiają, twoje wnuki, które kochasz, które mają cudowne życie dzięki tobie. Naprawdę, to jest wielka, wielka, wielka rzecz mieć kogoś takiego jak ty przy sobie.
Jak one znoszą to, że stają się jednak w swojej intymności czymś publicznym? No nie, już teraz. Znaczy ja z nimi uzgadniam różne rzeczy. No tamten, to jest dziennik pisany, kiedy one jeszcze były małe. Więc i tam są właściwie takie niewinne historie. No, ja, jeżeli byłabym chłopcem dorosłym w miarę, który się znajduje w jakiejś książce, że nie chce się myć, to nie wiem, czy byłabym zachwycona. No tak, ale no to, nie, to nie jest aż tak straszne, mi się wydaje. No. Rzeczywiście, no, chłopcy, kiedy wchodzą, tak, to się buntują. I takie bunty, że nie będę się mył i rozbierał do snu i nie będę ścielił łóżka i tylko będę na kanapie spał, no to się zdarzały. I zdarzają do dzisiaj, więc to nie jest aż taka wielka intymność chyba. To prawda. To niepoważny koniec, natomiast książka rzeczywiście jest poważna i bardzo, bardzo gorąco ją Państwu polecam. Natomiast tutaj pojawiło się parę rzeczy, które być może wymagają pytań albo dopowiedzeń, które mnie nie przychodzą do głowy, więc bardzo, bardzo proszę Państwa o zadawanie pytań. Ja mam pytanie, bo mówimy tutaj o tych wystawach Warszawa-Moskwa, wystawie polsko-niemieckiej. To są cały czas wystawy z bardzo głębokim przesłaniem i z takim wypełnieniem pewnego obowiązku, może nie wiem, wobec społeczeństwa, historii. Ja mam tak trochę przekornie. Czy dzisiaj sztuka może nie wyrażać absolutnie niczego? Czy coś, co pretenduje do miana sztuki, ale nie wyraża niczego, poza czystym walorem estetycznym, może być dalej sztuką? Dzisiaj to może niekoniecznie, ale były takie czasy, że była sztuka robiona dla przyjemności oka. I Fangor na przykład, te jego koła koncentryczne, to były dzieła, które miały zaspokoić przyjemność oka. Ale no, trudno powiedzieć, dzisiaj chyba mamy takie czasy, że przyjemność oka, nie tego oczekujemy chyba od artystów i chyba prawdziwi artyści też to czują i starają się jednak coś nam powiedzieć od siebie o świecie. Ty się, Masza, możesz nie zgodzić z tym, ale mnie się wydaje, że... Ja uważam, że jeżeli... Aha, straciłam mikrofon. Że intelektualnie również od czasu do czasu jest bardzo wartościowe w sztuce spróbowanie czegoś takiego jak ucieczka od znaczeń. To nie jest kwestia tego, że szukamy estetyki, tylko szukamy takiego sposobu, żeby stworzyć przekaz, który wreszcie jest wolny od czegoś, który może być samym obrazem i nic nie znaczyć, bo jesteśmy zmęczeni znaczeniem. I takich eksperymentów było w sztuce. W tej chwili żyjemy w świecie, który wymaga tak rozległych komentarzy i tak rozległych napraw, że generalnie ta sztuka, którą my wybieramy i którą się chce pokazywać, to jest sztuka, która może być najprościej określona jako jednak zaangażowana. No tak, no to dobrze. Czy się poniekąd ze mną zgodziłeś? Dziękuję bardzo. Ja bym chciała zapytać panią Andę, bo wspomniała pani o ostatnich pani związkach z Portugalią. Czy to są turystyczne wyjazdy, czy może planuje pani tam jakąś wystawę albo inne przedsięwzięcie? Możemy to nazwać turystycznymi wyjazdami, tylko częstymi. Nie planuję tam żadnych. Ja tam nie pracuję. Masza pyta o to, kiedy ja odpoczywam. W Portugalii odpoczywam. W zasadzie. Ja mam pytanie o listę. Jak wpływała na przyjaźnie, tak? Bo pojawiła się lista, tak? Pojawiły się jakieś nazwiska na listach. Jak państwo zaczęliście, nie wiem, patrzeć na siebie, tak? Czy były momenty takie zwątpienia w przyjaźnie? Znaczy, ja mam szczęście do przyjaciół i w zasadzie w moim najbliższym kręgu nie odczułam tego, żeby ktoś się ode mnie odsunął, ale moje koleżanki niektóre, których się znalazły na liście, nie dostały papieru. I to była znacznie gorsza dla nich sytuacja, ponieważ tego, który ja dostałam, ponieważ ja byłam przekonana, że one nie kapowały, mówiąc krótko. Nie wiem, na czym to polegało, że znaczy nie dostały wtedy, kiedy ja, ani
w ciągu następnego roku. Myślę, że one to głęboko przeżywały. Ja potrafiłam sobie wyobrazić, bo jak się już zacznie badać to, te zasoby i tego, z czego one się składały, to jest jedna kategoria, która jest nieczysta. Ona się nazywa osobowe źródło informacji. OZI w skrócie. Osobowe źródło informacji to jest takie źródło, to jest tak, że pracujemy razem w biurze. Jedna koleżanka kapuje, a druga jest gadułą. I ta gaduła opowiada różne rzeczy, a ta druga notuje. I wskazuje na tę pierwszą, że ona jest osobowym źródłem informacji. I tamta nie wie, że jest tym źródłem. Po prostu lubi sobie pogadać. I w pewnym momencie, tak, i w pewnym momencie się trafia do takiego zasobu i z niego bardzo trudno chyba się wydobyć. To jest jedna sprawa. A po drugie, oczywiście to, co jest w IPN-ie, to jest naprawdę, czy wtedy było w IPN-ie, to była no, czubek góry lodowej, dlatego że akta zostały wyczyszczone przed czerwcem 89. Bardzo, być może chaotycznie, bo oni się bardzo spieszyli, może nawet po czerwcu 89, kiedy było wiadomo, że ku czemu to zmierza, służby czyściły swoje zasoby. Teresa Bogucka, która no, ma za sobą ogromnie rozległą przeszłość kryminalną, bo ona była więźniem politycznym i znalazła przypadkiem swoje teczki na śmietniku, bo Teresa się zajmuje obserwowaniem ptaków i je fotografuje. I chodzi po hałdach, po różnych takich obrzeżach miasta i trafiła na śmietnik, gdzie nagle trafiła na swoje teczki. Więc, bo no, nie wszystko wchodziło do tak zwanej niszczarki. Bym się chciała zapytać, jak pani widzi w kontekście tego, co się dzieje w Polsce, w Europie, jakie są te pani właśnie, nie wiem, przeczucia co do tego, co jest przed nami? Ja nie chcę tego wypowiadać głośno, bo jestem przesądna, ale jest coś takiego, jest bardzo dużo analogii do lat 30. W rozmaitych regionach, w całej Europie i nie tylko, również w Stanach Zjednoczonych. Więc naturalnie nie grozi nam taka konwencjonalna wojna, jaka była, ale ona już się toczy. Ja wczoraj byłam na premierze filmu Agnieszki Holland, Obywatel Jones. Obejrzyjcie państwo ten film. To jest film, w którym jak w pigułce odbija się właściwie to, co dzisiaj możemy powiedzieć o tym, co mówią politycy, jak odbierają świat politycy i co mówią media. I jak to wszystko jest zakłamane. I rozmawiałam z nią potem, mówię, Agnieszka, ale przekonujesz przekonanych. Ona mówi, jeszcze, jeżeli 5% widowni zrozumie coś więcej, to już będę uważała, że to jest sukces. Więc być może przestały, już teraz nie są to czasy na demonstrowanie, bo wszyscy demonstrują, tylko czasy spokojnej pracy u podstaw. Takiej naprawdę spokojnej, organicznej pracy, która w zakresie możliwości każdego coś posunie, coś naprawi. Bo nie zbawimy świata, ale może ta cząsteczka, która jest wokół nas, troszeczkę się zmieni. Ja to tak widzę, bo jest naprawdę bardzo groźnie. W moim przekonaniu. Jak pan? Chciałam zapytać o tę wizję kultury w szerokim albo w wąskim pojęciu. No, najmłodsze pokolenie, czy nawet pokolenie przed tym najmłodszym, jeżeli to zależy, jak mam 12-latków, mamy na myśli, czy 20-latków, a właściwie jest
tkwi w sieci. To znaczy jest to pokolenie, które wybiera świat wirtualny, bo on jest łatwiejszy. Japończycy uprawiają seks przez komputer, bezdotykowo, że się tak wyrażę, i mają kłopoty z kontaktami interpersonalnymi. To się będzie pogłębiać. Kultura taka, do jakiej ja jestem przyzwyczajona, czy jakim, no może jeszcze państwo też, nazwałabym to namacalna. Myślę, że przemija. To nie znaczy, że przeminie zawsze, na zawsze, bo wystarczy, że wyłączymy, że zabraknie prądu na świecie. Naprawdę. I na tym to się skończy wszystko. Ale póki ten prąd jest, to się będzie w tę stronę toczyć, bo te koncerny, że ten nawyk patrzenia w te maszynki i nawyk lądowania w tym bezpiecznym świecie, w którym wszystko się dzieje na niby, z tą całą estetyką, powoduje właściwie to, że młodzież się odwróciła od świata realnego, bo on jest za trudny do przełknięcia. Potem z tego, co wiadomo, dzisiaj te młodsze pokolenia są pokoleniem, które bierze narkotyki stale. Jest to tylko kwestia tego, na ile one są szkodliwe. Ale i na ile są dostępne, bo niektóre lepsze są drogie. Więc z tego też punktu widzenia wydaje mi się, że bardzo łatwo jest zniewolić taki świat. Świat ludzi uzależnionych od wirtualnego świata i od narkotyków. Ktoś mi opowiadał, że w tej chwili Islandia, która jest taką czystą wyspą, działa w ten sposób, że tam ludzie bardzo ciężko pracują, bo to jest kraj drogi, dużo zarabiają i żeby odreagować, biorą bardzo dużo narkotyków. I koncerny to wiedzą. Oni potem idą na detoks legalnie, oczyszczają się i wracają do pracy. I ta spirala tak funkcjonuje, więc jaka będzie kultura, ja pani nie powiem, ale właściwie być może lepiej, że żyłam w tych niewirtualnych czasach. Ja jeszcze poproszę Monikę o jeden fragment. Dobrze. A potem ciebie poproszę o podpisanie książek. Ja mam podpisaną. Ewa Kuryluk, Anna Prucnel, Agata Tuszyńska, Małgorzata Holender, kobiety o zakłóconej tożsamości, kobiety napiętnowane brakiem genetycznej czystości, piszą książki. Wspominają, szukają siebie, ofiarowują siebie, odsłaniają podbrzusze, jak mój chory labrador Kajtuś. Dawał brzuszek maleńkim jorkom. Kładł się na wznak przy każdym spotkaniu z innym psem, chciał pokoju, unikał konfliktów, oznajmiał brak złych zamiarów tak długo, jak długo spotykał się ze zrozumieniem. Pewien hart afgański nie zrozumiał, rzucił mu się do gardła. Wtedy okazało się, że Kajtuś jednak ma instynkt. Niech pani trzyma tego psa na smyczy i w kagańcu, wrzeszczał jego pan, który chwilę przedtem zagrzewał Afgana do walki. Każda książka jest inna. Ma inny styl, inny język, inną zawartość, grubość. Wspólny dla wszystkich jest tylko strach i przyczajona gotowość spotkania z Afganem. I już na zakończenie takie króciuteńkie. 5 godzin w Krakowie. Jakie to ładne miasto. Tylko czemu muzea czynne do 3? Nie zobaczyłam Wita Stwosza. Ale za to pan prezydent miasta obiecał wydać przyjęcie dla uczestników kongresu kuratorów.
6 godzin w pociągu, tam i z powrotem, lektura gazet, palenie papierosów w kiblu, picie herbat. Mam chorobę lokomocyjną. Nie lubię podróżować. Jestem domatorką. Aha. Chcę siedzieć spokojnie przed telewizorem, głaskać koty, a może nawet leżeć twarzą do ściany, jak Marek Holzman. Po co się tak kręcić po świecie? Po co ta codzienna bieganina? Czy to nie wszystko jedno, czym się w życiu zajmujemy? Przecież jesteśmy na świecie tak krótko. Już się widzę, jak ty...